Witamy Państwa z ulicy Radzymińskiej w Serocku. Znajdujemy się tu nie bez powodu. Ulica Radzymińska jest prawdopodobnie najstarszą drogą w Serocku. Za nami znajduje się Barbarka, czyli miejsce, gdzie dawniej istniał gród, do którego prowadziła właśnie dzisiejsza ulica Radzymińska. I to właśnie ulica Radzymińska będzie jedną z bohaterek naszego filmu. Pokażemy Państwu, jak na przestrzeni wieków zmieniała się sieć drogowa w Serocku i w okolicach. Zapraszamy. Cechą charakterystyczną średniowiecznego osadnictwa było budowanie domów nad rzekami. Łowione w nich ryby stanowiły źródło pożywienia, a same rzeki były świetnymi drogami wodnymi, wykorzystywanymi do transportu. Wzdłuż nich budowano pierwsze trakty lądowe łączące osady. We wczesnym średniowieczu Zegrze i Serock znalazły się na lokalnym trakcie z Brudna do Pułtuska oraz na ważnym szlaku handlowym wiodącym z Nadbałtyku przez Płock na Ruś. Z tej przyczyny oraz z powodu nadrzecznego położenia w Zegrzu powstała osada targowa, a w Serocku osada targowa i gród. Gród serocki zbudowano w połowie X wieku. Wiodąca do niego droga zachowała się do dzisiaj. Jest to wspomniana już ulica Radzymińska, dlatego uznajemy, że jest najstarszą ulicą w mieście. Ulice Brukowa i Retmańska, pochodzące z tego samego okresu, były traktem wylotowym z osady targowej w kierunku Pułtuska. Lokacja miasta w 1417 roku spowodowała zmianę rozplanowania serockiej osady handlowej. Stanowiący centrum osady plac targowy, biegnący wzdłuż dzisiejszych ulic 11 listopada i Nasielskiej, przeniesiono na nowo wytyczony rynek. Nowy układ urbanistyczny charakteryzował się dużą regularnością. Rynek z ulicami wychodzącymi z naroży oraz podział terenu od Skarpy nad Narwią aż do dzisiejszej ulicy Pułtuskiej jest efektem pracy średniowiecznych planistów. Do średniowiecznego Serocka od strony Pułtuska wjeżdżano dzisiejszą ulicą Retmańską i Brukową, do rynku. Stąd droga biegła obecną ulicą Kościuszki w kierunku Nasielska, Zakroczymia oraz Zegrza. W późniejszym okresie druga droga w kierunku Zegrza prowadziła z rynku obecną ulicą Poniatowskiego, następnie traktem spacerowym i zachodnim fragmentem ulicy Radzymińskiej. Ślad dawnej drogi Serock-Zegrze jeszcze dziś odnaleźć można w terenie. To ulica Wyzwolenia, dalej ścieżka przecinająca park przy Pałacu Radziwiłłów, potem ulica Parkowa i Dworkowa w Jadwisinie, następnie polna droga do Zegrza. Dwa główne trakty wojenno-handlowe biegnące przez Serock nie podlegały większym zmianom aż do XIX wieku. Podróżni musieli jednak pokonywać rzeki. Zwykle odbywało się to brodami, a później przeprawami promowymi w Zegrzu i Serocku. Na przestrzeni wieków Serock rozrósł się w kierunku północnym i zachodnim. Poważniejsze zmiany w planie miasta, w tym umiejscowienie wjazdów, nastąpiły jednak dopiero na początku XIX wieku. Budowa twierdzy napoleońskiej w latach 1806-1811 zaburzyła uporządkowaną strukturę miasta. Otoczenie Serocka wałami nie było jeszcze najgorsze. Francuzi zamierzali w samym centrum zorganizować tzw. plac broni, miejsce zbiórek i ćwiczeń żołnierzy. Prawdopodobnie dlatego rozbierali budynki położone na zachód i południe od rynku. W tamtym okresie jedynie wjazd do miasta od strony Pułtuska ulicą Retmańską nie został przeniesiony, chociaż utworzono dodatkowy w okolicy Stadionu Miejskiego. Wyjazd południowy w kierunku Modlina i Zegrza znajdował się blisko skrzyżowania dzisiejszych ulic Zakroczymskiej i Warszawskiej. Warto dodać, że Francuzi postawili most na wysokości Grodziska, który zapewniał komunikację z szańcami po drugiej stronie rzeki. Prawdziwa rewolucja komunikacyjna nastąpiła w latach 20. XIX wieku, w
czasach zaboru rosyjskiego. Rosjanie, chcąc zapewnić dobrą komunikację Królestwa Polskiego z cesarstwem, podjęli się korekty przebiegu dwóch głównych traktów drogowych przebiegających przez Serock. W latach 1820-1848 zbudowano trakt petersburski, dzisiejszą drogę krajową nr 61, a w latach 1832-1835 trakt białostocki, dzisiejsza droga krajowa nr 62. Powstanie nowych traktów przyczyniło się do budowy pierwszych w historii stałych mostów drewnianych w Zegrzu w 1820 roku i Wierzbicy w 1833. Oba nowe trakty drogowe poprowadzono przez Serock, co wpłynęło na zmianę przebiegu ruchu tranzytowego przez miasto. Trasa biegła prosto, z południa na północ, dzisiejsze ulice Warszawska i Pułtuska. Przy nowej drodze powstał w latach 1824-1828 zajazd pocztowy i wiele innych budynków. Był to również okres brukowania rynku i ważniejszych ulic w mieście. Drewniane mosty w Zegrzu i Wierzbicy były nietrwałe. Pierwsza solidna, stalowa przeprawa pojawiła się w Zegrzu w 1897 roku i była związana z budową rosyjskiej twierdzy. Budowa fortyfikacji wpłynęła też na przebieg traktu petersburskiego. Na dotychczasowej, prostej drodze z przeprawy w kierunku Serocka pojawiły się zakręty okalające tylną część jednego z fortów w Zegrzu. Podczas I wojny światowej zniszczone zostały mosty w Zegrzu i Wierzbicy. Wysadzili je wycofujący się Rosjanie. Nowe przeprawy zbudowali Niemcy, którzy zajęli nasze tereny latem 1915 roku. W Wierzbicy postawili most drewniany, a w Zegrzu wąski most stały, stalowy. Do dziś pozostały po nim betonowe wieżyce. Dwa główne trakty drogowe zbudowane za czasów carskich dotrwały do chwili odzyskania niepodległości przez Polskę. Były jednak w fatalnym stanie. Gruntowny remont przeprowadzono dopiero w latach 30. XX wieku, zwłaszcza traktu petersburskiego. Na odcinku Zegrze-Serock położono betonową trylinkę z kawałkami bazaltu. W roku 1931 w Zegrzu zbudowano nowy most, łukowy, postawiony na filarach mostu rosyjskiego z 1897 roku. Był to właściwy moment, bo most niemiecki z I wojny światowej był w bardzo złym stanie technicznym. Po uruchomieniu nowej przeprawy został rozebrany. II wojna światowa przyniosła ogromne zniszczenia dróg i mostów. Stalowy most w Zegrzu i drewniany w Wierzbicy zostały wysadzone już we wrześniu 1939 roku, a drogi, zniszczone przez pojazdy wojskowe, głównie czołgi, w latach 1939 i 1944. Most zegrzyński odbudowano w roku 1947, a żelbetową przeprawę w Wierzbicy postawiono w latach 50. Na układ dróg wpłynęła budowa Jeziora Zegrzyńskiego, zakończona w 1963 roku. Największe zmiany nastąpiły w Dębem. Powstanie stopnia wodnego spowodowało przeniesienie ruchu z funkcjonującej wiele lat przeprawy promowej na koronę zapory, usytuowaną kilkaset metrów na wschód od przeprawy. Zwiększony ruch drogowy, zauważalny od końca lat 60. XX wieku, zaczął sprawiać kłopoty, szczególnie na trakcie petersburskim, dzisiejszej drodze krajowej nr 61. Podróżni jadący tą popularną trasą z Warszawy na Mazury stali w korku przed wąskim mostem w Zegrzu, gdzie często nie mogły się minąć ciężarówki. Drugim wąskim gardłem stał się sam Serock.
W środku miasta droga krajowa nr 61 łączyła się z drogą nr 62. Przez miasto przechodził więc skumulowany ruch samochodowy. Najgorsze były weekendy. W piątki i soboty natężony ruch na północ, a w niedzielę wzmożony ruch na południe do Warszawy. Rozwiązanie problemu nastąpiło na początku XXI wieku. Drogi krajowe odsunęły się od Serocka z chwilą wybudowania obwodnicy w latach 2009-2011. Miasto mogło wówczas odpocząć od uciążliwego ruchu tranzytowego i weekendowych korków. Nieco wcześniej powstały nowe mosty w Zegrzu. W 2003 roku obok mostu Łukowego powstała nowa przeprawa. Stary most rozebrano, a na jego filarach postawiono w 2004 roku drugą nitkę przeprawy. Wiele zmieniło się w sieci drogowej i samym układzie miasta na przestrzeni wieku. Ale też sporo zostało nawet ze średniowiecza. Drodzy Państwo, kończymy naszą podróż przez ponad tysiącletnią historię serockich dróg. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne spotkanie z historią.